Dzień dobry Państwu. Wykład pod tytułem Wstęp do dydaktyki kognitywnej albo Wstęp do dydaktyki kognitywistycznej w zakresie kursu pedagogiki medialnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ja jestem Grzegorz Karwasz, jestem kierownikiem Zakładu Dydaktyki i Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, o czym będzie ten wykład. Na początek literatura. Dydaktyka kognitywistyczna niestety w języku polskim nie doczekała się jeszcze żadnej monografii. Możemy Państwu polecić dwa, a w zasadzie trzy wydania, trzy pozycje. Po pierwsze, pedagogika kognitywistyczna, znakomite studium teoretyczne pana profesora Bronisława Siemienieckiego. Po drugie, książka pod tytułem Dydaktyka kognitywistyczna, również wybitnego profesora Uniwersytetu w Maceracie we Włoszech, Piera Crispianiego, Dydaktyka kognitywistyczna, niestety ciągle jeszcze po włosku. Małe fragmenty tego dzieła umieszczę Państwu w internecie w języku polskim. I dwie pozycje naszego autorstwa, idee i realizacja dydaktyki interaktywnej, wystawy Muzea i Centra Nauki, wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, praca z panią profesor Jolantą Kruk z Uniwersytetu Gdańskiego, pedagogiem i skrypt wydany przez Zakład Dydaktyki Fizyki, dydaktyka fizyki z elementami dydaktyki ogólnej i dydaktyki astronomii. Ta pozycja jest do nabycia u nas nieodpłatnie. Proszę Państwa, wykład będzie miał 15 odsłon. Po pierwsze, wykład ogólny, głowa dobrze zrobiona. Tête bien faite. W oparciu o epokową, bardzo krótką pracę filozofa francuskiego Edgara Morena, głowa dobrze zrobiona, reforma edukacji i reforma myślenia. Praca niestety ciągle po francusku, tu mam jej włoskie wydanie. Następnie skorzystamy z triady trzech nauk humanistycznych. Psychologii, czyli nauki o duszy człowieka. Ta nauka oddzieliła się od innych nauk humanistycznych dopiero pod koniec XIX wieku. Na początku XIX wieku oddzieliła się inna nauka pod tytułem pedagogika, pod nazwą pedagogika. Przez pedagogikę zazwyczaj rozumiemy naukę o wychowaniu, ale znaczenie pedagogiki, jak zobaczymy za chwilę, jest nieco szersze. Po czwarte, dydaktyka, czyli cytując klasyka dydaktyki, twórcę dydaktyki Jana Amosa Komeńskiego, czeskiego filozofa, czeskiego teologa, czeskiego dydaktyka, pracującego zresztą w Lesznie w XVII wieku, praca z połowy XVII wieku, wielka dydaktyka. Dydaktyka jest to nauka o nauczaniu, ale gruntownym, oszczędnym i przyjemnym. Uzupełnieniem tej triady nauk humanistycznych, nauk o człowieku, jest aksjologia. To aksjologia definiuje cele wychowania. Aksjologia, czyli dziedzina filozofii zajmująca się układem wartości. Następnie trzy wykłady bardziej metodologiczne. Wykład na temat logiki, logika jako sztuka myślenia, jako wprowadzenie do sprawnego rozwiązywania problemów. Następnie wykład o matematyce i wykład o języku. Skorzystamy z prac wybitnych językoznawców, lingwistów XX wieku, Noomi Chomskiego, a również z prac innego założyciela kognitywistyki, Jeroma Brunera. Kolejny fragment to są dwa wykłady wprowadzające do zasad proponowanej przez nas dydaktyki kognitywistycznej. Te dwie zasady proponowane przez nas nazywamy hiperkonstruktywizmem i neorealizmem.
Czym jest hiperkonstruktywizm? Hiperkonstruktywizm, czyli nadkonstruktywizm, jest konstruowaniem wiedzy razem z uczniem. Dlaczego nazywam to nadkonstruktywizmem? Dlatego, że konstruktywizm tradycyjny, ten z połowy XX wieku, mówił o konstruowaniu wiedzy jako umowy społecznej. Konstruowaniu wiedzy w grupie uczniów, w grupie studentów, w grupie naukowców. Nie, proszę Państwa, byłoby to zaprzeczeniem istnienia obiektywnej wiedzy. Wierzymy, że istnieje wiedza obiektywna i ku niej dążymy. A przewodnikiem w tym dążeniu ku obiektywnej wiedzy ma być nauczyciel. Ma być przewodnikiem w konstruowaniu tej obiektywnej wiedzy przez grupę uczniów, przez grupę studentów, przez grupę przedszkolną na warsztatach dla dzieci. Hiperkonstruktywizm. Drugie słowo kluczowe tej dydaktyki, którą proponujemy, to jest neorealizm. Neorealizm, czyli zasada, że wszystko, co można pokazać, należy pokazać. Wszystko, czego można dotknąć, należy dotknąć. W płycie wydanej w ramach projektu europejskiego Fizyka i Zabawki, w ramach projektu Science and Society, Społeczeństwo i Nauka, pisze, definiujemy fizykę. Co to jest fizyka? Fizyka jest to nauka o naturze, czyli nauka o wszystkim, czego można dotknąć. W takim razie mogę dotknąć, tak, a nawet powinieneś, bo w ten sposób na pewno odkryjesz coś nowego. Dwa słowa kluczowe, hiperkonstruktywizm i neorealizm. A następnie realizację tych naszych zasad. Realizację ogólnie w naukach przyrodniczych, geografia, chemia, fizyka, astronomia. Następnie realizację w zakresie nauk humanistycznych, w jaki sposób powinniśmy uczyć nauk humanistycznych tak, aby i one były odkrywaniem. Artykuł w Polonistyce o języku, humanistyce i kulturze. I zastosowania w fizyce jako nauka łatwa, przydatna i przyjemna. Fizyka pojmowana zazwyczaj jako trudna i nieciekawa ma być nauką łatwą, przyjemną, a przede wszystkim pożyteczną. Na koniec, jeżeli zdążymy, temat wolny do wyboru przez Państwa, na przykład dydaktyka, a sprawa polska, system edukacji Polski w porównaniu z systemem edukacji na świecie. Zaczynając od pierwszego tematu, Edgar Morin w książce Głowa dobrze zrobiona pisał tak. Bezustanne narastanie wiedzy buduje gigantyczną wieżę Babel, hałaśliwą wieloma niezgodnymi językami. Każdy naukowiec mówi innym językiem. Wieża góruje nad nami, bo my nie jesteśmy w stanie górować nad naszą wiedzą. Eliot, inny filozof, pisał tak. Gdzie jest wiedza, którą gubimy w natłoku informacji? Co więcej, wiedze fragmentaryczne służą jedynie zastosowaniom technicznym. Nie potrafią łączyć się, aby stać się pożywką dla myśli, która potrafi rozważać sytuację człowieka w jego całej złożoności, w łonie życia, na ziemi, na świecie i która potrafi sprostać wielkim wyzwaniom naszych czasów. Wiedza powinna służyć rozwiązywaniu wielkich problemów ludzkości, a nie jedynie problemów technicznych. Nie jesteśmy w stanie zintegrować naszej wiedzy, aby ukierunkować nasze życie. Z tego wynika sens drugiego zdania Eliota, gdzie jest mądrość, po angielsku wisdom, albo reason, po włosku ragione, sens życia, gdzie jest mądrość, którą gubimy w wiedzy. Tym razem wiedzę rozumiemy jako zebranie informacji, które zdobyliśmy. Gdzie jest mądrość, którą gubimy w wiedzy. Książka Tête bien faite, głowa dobrze zrobiona, reforma edukacji i reforma myślenia. Jakie są wymagania nowoczesnego myślenia? Wymagania pochodzące z 2010 roku od kompetentnej instytucji, Organizacji do Spraw Rozwoju Ekonomicznego i Współpracy, OECD, organizacji, która jest szersza niż Unia Europejska, która obejmuje wiele rozwiniętych krajów na świecie, która obejmuje większość rozwiniętych ekonomicznie krajów na świecie. W 2010 roku w zakresie szkolnictwa wyższego OECD tak zdefiniowało generalne wymagania. Jest to kopia ze strony tych wymagań. Po pierwsze, myślenie krytyczne.
critical thinking. Pierwsza rzecz, krytyczne podejście do rzeczywistości. Drugie, myślenie analityczne. Myślenie krok po kroku, rozwiązywanie problemów krok po kroku, a następnie rozwiązywanie problemów w ich całości. Problem solving. I czwarte, komunikacja pisemna jako umiejętność przekazu wiedzy między pokoleniami, między różnymi grupami, między nauczycielem a uczniem, między uczniem a nauczycielem. Komunikacja pisemna. Trzy interdydaktyki kognitywistyczne. Dydaktyka kognitywistyczna w naszym rozumieniu powinna być. Kognitywistyczna, czyli aktywna albo poznaniowa, powinna być interaktywna. Współpraca, współdziałanie, współmyślenie między nauczycielem i uczniem. Po drugie, interdyscyplinarna. Nie istnieje fizyka jako prawa Newtona. Jeżeli prawa Newtona nie mają zastosowania do hamowania samochodu na śliskiej autostradzie, to są niepotrzebne. Jeżeli prawa Newtona nie mają znaczenia dla wyjaśnienia, dlaczego człowiek chodzi na dwóch nogach, nie mają znaczenia. Czyli interdyscyplinarne. A po trzecie musi być interesująca. Jeżeli uczeń traci zainteresowanie wykładem, to jest koniec wykładu. Natomiast kroczenie ścieżką oznacza również, krok po kroku musi być również interakcyjna, interakcja. Problem, rozwiązanie, następny problem. Problem, rozwiązanie, następny problem. Trzy, a w zasadzie cztery inter. Interaktywna, interdyscyplinarna, interesująca i interakcyjna. W dydaktyce tradycyjnej to nauczyciel decyduje, czego ma ucznia nauczyć. Uczy tego, co umie. Nauczyciel fizyki, biologii uczy biologii i tak dalej. Proszę Państwa, nie. Nauczyciel nie ma prawa uczyć tego, co umie. Dlaczego nie ma prawa uczyć tego, co umie? Tak, bo on zna znacznie więcej informacji, znacznie więcej w zakresie fizyki niż uczeń. W każdym momencie, gdybym Państwu zaczął wykładać mechanikę kwantową, natychmiast zarzuciłbym Państwa mnóstwem informacji. Informacji, która byłaby dla Państwa bezużyteczna. Nauczyciel nie może uczyć tego, co umie. Nauczyciel musi uczyć tylko to, czego uczeń potrzebuje. Więcej, to, czego uczeń będzie za chwilę potrzebował. Jutro, na kolejnej lekcji, do kolejnego zadania. Nauczyciel musi uczyć tego, co za chwilę będzie uczniowi potrzebne. To nie uczeń patrzy nauczycielowi w oczy, próbując zgadnąć, czego, jakiej odpowiedzi nauczyciel oczekuje. Nie. To nauczyciel patrzy uczniowi w oczy, czy uczeń rozumie. Jeżeli w sali wykładowej dwie osoby przestają patrzeć na wykładowcę, jest to koniec wykładu. Proszę Państwa, dzisiaj idziemy na spacer. To nauczyciel patrzy w oczy uczniom, aby przerwać swój monolog, gdy uczeń straci zainteresowanie. Teraz ta triada nauk podstawowych dydaktyki kognitywistycznej, psychologia jako najmłodsza, pedagogika jako nieco starsza, ale w zasadzie źródeł pedagogiki należy szukać jeszcze w starożytnej Grecji i dydaktyka, którą też na przykład Piero Crispiani mówi, znakomitym dydaktykiem był Jezus Chrystus, który zawsze używał porównań dla wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia. I po czwarte aksjologia, czyli nauka o systemie wartości. Kognitywistyka według cytowanego już Jerome'a Brunera narodziła się w drugiej połowie XX wieku z interdyscyplinarnych dyskusji między psychologami, dydaktykami, filozofami, językoznawcami, informatykami, historykami kultury itd. itd. Kognitywistyka, grupując razem, piszę tutaj, mądrości humanistyczne, więc jest więc nauką humanistyczną, jak filozofia czy lingwistyka. Wykład zaczynamy od tej triady, natomiast istotnym elementem jest aksjologia, która definiuje cele nauczania. Wnioski z psychologii dla dydaktyki kognitywistycznej, bardzo, bardzo streszczając to, co będzie we właściwych wykładach. Otóż działanie dydaktyczne nie jest jedynie przekazem treści, ale przede wszystkim kształtowanie osobowości, czyli tożsamości człowieka. Mówimy o człowieku, ale indywiduo, niepodzielny. Mówimy po grecku na osobę atomos. Atomos, niepodzielny. Po polsku jest jeszcze piękniejsze słowo. Osoba.
osoba. Rzeczywistość sama w sobie. Człowiek, dorosły, młody, dziecko, niemowlę. Osoba. Rzeczywistość ukształtowana sama w sobie. Dydaktyka kognitywistyczna musi korzystać z psychologii, musi umieć wyłapać różnorodność temperamentów, inteligencji, wykorzystać w interaktywny, nieprzewidywalny sposób, tak aby zoptymizować wynik przekazu. I przykład zachowań dzieci w trakcie eksperymentu z fizyki. Każde z tych dzieci ma inne zachowanie psychologiczne. Dydaktyk musi te zachowania rozumieć. Pedagogika. Pedagogikę zazwyczaj definiujemy jako naukę o kształceniu, naukę o wychowaniu. Naukę o wychowaniu bardzo się przy tym upieramy, że pedagog jest to taka osoba, która w szkole patrzy, pomaga, doradza. Otóż pedagog w znaczeniu greckim był osobą, która kroczy. Źródło słów jest taki sam jak pedał albo pedologia, nauka o stopach, chodzić. Pedagog to był niewolnik, który szedł razem z uczniem, który kroczył do nauczyciela. To jest kawałek wazy greckiej, którą zazwyczaj się pokazuje. Uczeń, który słucha nauczyciela greki, a tutaj uczeń, który uczy się gry na harfie. Ale to jest tylko kawałek tej skorupy greckiej, bo jest ona szersza. Obok stoi, a w zasadzie siedzi, ten, który z uczniem przyszedł. Ten, który prowadził ucznia od nauczyciela do nauczyciela. Ten, który kroczy. Proszę Państwa, bardzo rozszerza i wzbogaca to znaczenie słowa pedagog. Pedagog czuwa nad całokształtem rozwoju tak osobowości, jak i umiejętności i wiedzy ucznia. Pedagog jest tym, który siedząc przy wszystkich lekcjach i greki, i muzyki, i matematyki, on w zasadzie wie wszystko. On kontroluje, czego uczy nauczyciel określonego przedmiotu, czyli prowadzenie przez cały proces uczenia. Pedagogia jest prowadzeniem przez całe życie, młodego i dorosłego człowieka. Pedagog uczestniczy we wszystkich lekcjach, czyni to nie pierwszy raz, a będąc dorosłym, znacznie lepiej potrafi ocenić efektywność lekcji niż uczeń, a może potrafi ją ocenić nie gorzej niż sam nauczyciel. Ale w związku z tym pedagog nie może być zawodem abstrakcyjnym, o ogólnych zasadach wychowania czy kształcenia, ale pedagog musi również rozumieć określone treści szczegółowe. Pedagog matematyki musi rozumieć dydaktykę matematyki. Pedagog nauk humanistycznych musi rozumieć nauki humanistyczne. Czyli właściwie prowadzona dydaktyka jest kluczem do możliwości pedagogicznych. Ta zależność jest dwustronna. Pedagogika kształtuje dydaktykę, ale i dydaktyka kształtuje pedagogikę, czy pedagogię jako praktykę nauczania. Z wielkiej ilości cytowanych pedagogów przytoczę tu Korczaka, Prawa dziecka, z książki Bogusława Śliwerskiego, Pedagogika Janusza Korczaka. Jakie ma prawo dziecko? Prawo do szacunku. Prawo dla niewiedzy, prawo dla smutku, dla niepowodzeń, dla misterium poprawy, dla młodego wysiłku i ufności, dla pracy poznania, dla tajemnic i wahań ciężkiej pracy wzrostu, dla własnych słabości. Prawo do miłości, prawo do tajemnicy, prawo do samostanowienia, prawo do własności, do samoposiadania i do swoich rzeczy, prawo do własnego rozwoju i dojrzewania, prawo do ruchu, do zabawy, do pracy i badania, prawo do sprawiedliwości w życiu. Proszę Państwa, w drugim wykładzie o psychologii mówimy o potrzebach według Maslowa, czy Maslowa, jak pewno byłoby to po polsku, a tu jest zdjęcie chłopca, który z tych praw korzysta i na pewno nie jest to Włoch, bo Włosi nie są tak zaskoczeni pięknem Wenecji. Prawa dziecka. Piękny to kraj, gdzie nawet dzieci mają prawo do roweru, cytując tego chłopca. Czwarty wykład dotyczy dydaktyki. Opieramy się na wielkiej dydaktyce Jana Amosa Komeńskiego, dzieło z 1657 roku. Kilka zasad. Nauka musi się zaczynać wcześniej, to jest przed zepsuciem umysłów. Nauka odbywać się będzie z łatwością, jeśli wcześnie się rozpocznie. To jest przed
zepsuciem umysłów. Cytuję tutaj kwestię gimnazjów, które w Polsce zaczynają się w wieku 13 lat, a we Włoszech w wieku lat 11. Cytuję tu kwestię skolaryzacji w wieku 7 lat, a w większości krajów na świecie jest to 6 lat. W Anglii jest to 5 lat, a dyskutowano, czy można przenieść do wieku 4 lat. Dyskusja zatrzymała się na wieku 5 lat. W Anglii, z której korzystamy ze wzorów edukacyjnych, edukacja zaczyna się w wieku 5 lat. Edukacja szkolna. Bez szkody dla osobowości ucznia. Rozpocznie się od odpowiedniego przygotowania umysłu, od łatwiejszego do trudniejszego. Nikt nie będzie przeciążony treścią naukową. Będziemy zmuszać umysły tylko do czego same dążą w wieku, w którym się znajdują i stosownie do metod. Proszę Państwa, Komeński był dydaktykiem kognitywistycznym. Mamy uczyć tylko tego, do czego dzieci same dążą, do czego one chcą, to, co one chcą poznać. Nauczyciel nie ma prawa uczyć tego, co umie, powinien uczyć tego, co za chwilę uczeń będzie potrzebował. I zasada neorealizmu, jeżeli uczyć będziemy wszystkiego za pomocą zmysłowego unaocznienia. I będziemy naukę natychmiast stosować do praktyki. Proszę Państwa, zasady od Komeńskiego przepisane bezpośrednio z wielkiej dydaktyki są zasadami, które śmiało możemy stosować w dzisiejszej dydaktyce kognitywistycznej. Komeński definiował dydaktykę jako naukę o efektywnym nauczaniu. Tutaj cytat z naszej pracy Dydaktyka fizyki z elementami dydaktyki ogólnej. Aksjologia, która, czyli nauka o skali wartości, aby nie wchodzić w dyskusje światopoglądowe, cytuję Platona, który mówi tak, ale teraz skoro dusza zdaje się być nieśmiertelna, to chyba nie masz dla niej innej ucieczki od zła, ani innego zbawienia, chyba to jedno, stać się najlepszą i najrozumniejszą. Proszę Państwa, jest to, co zawsze uczniom powtarzamy, macie się stać najlepszymi i najrozumniejszymi. A podstaw możemy szukać u Platona, dialog Fedon, księga 58. Warto doczytać. Aby zamknąć aksjologię klamrą współczesną, cytuję wybitnego polskiego pedagoga, dydaktyka Kazimierza Sośnickiego, książkę, którą napisał, kiedy był pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 1947 roku, prawie że niedostępna, bo wydana w niewielkiej ilości egzemplarzy. Pisze tak, aksjologia polega na posiadaniu odpowiednich treści życiowych, a więc odpowiedniego zasobu wiadomości o życiu i jego warunkach, nie ma to słowa społeczeństwo, o życiu i jego warunkach, zarówno gdy idzie o życie jednostki, jak społeczeństwa, dopiero tu słowo, społeczeństwo, do którego jednostka należy, o jego roli w całości tego życia, o swojej pracy, prawach i obowiązkach. Na zyskaniu odpowiedniego wartościowania opartego o pewien światopogląd. Możemy sobie ten światopogląd wybrać, ale ten światopogląd musi stać się podstawą naszego działania. To wartościowanie i ten światopogląd nie muszą być już wykończone i zamknięte, ale w każdym razie powinny być tak opracowane, aby mogły stać się podstawą celowego działania człowieka. Człowiek nie działa według celów, które zada mu szef w określonym dniu, według tego, co zada nauczyciel na jutro do zrobienia. Człowiek powinien działać w oparciu o treści, o właściwe wartościowanie oparte o pewien światopogląd. Ten światopogląd nie musi być wykończony, natomiast musi być podstawą działania. Bardzo cennych myśli w dziele Kazimierza Sośnickiego. Dodając innego wybitnego polskiego filozofa Władysława Tatarkiewicza, Tatarkiewicz pisał tak, brak jednoznacznej aksjologii powoduje rozdwojenie jaźni. Natomiast jasna aksjologia, jednoznaczna, jest prostą drogą do szczęścia. Traktat o szczęściu, piękna książka z 1947 roku, polecam. Następnie przechodzimy do zasad myślenia, do logiki. Tutaj cytuję książkę Dobra logika włoskich autorów Legrenzi Massarenti. Piszą,
piszą oni tak, jest tu mnóstwo różnych zagadek logicznych, jak zagadnienie jest jedno, jak sobie radzić z myśleniem. Otóż jesteśmy na co dzień, w każdej sytuacji pod stresem. Jak skasować bilet w tym autobusie, jeżeli nie jest to autobus w Toruniu, ale na przykład w Seulu. Jak kupić w tym supermarkecie owoce. Ważymy przy kasie, będzie ekspedient. W każdej sytuacji musimy rozwiązywać nowe zadania. Musimy te zadania rozwiązywać bez stresu. Czyli stan niewiedzy, czyli spotkania z nowymi zadaniami, treściami, językami, instrukcjami, obsługi pralki, sposobami myślenia jest stanem codziennym. Jest dzisiaj stanem codziennym. Logika jest nauką, która pomaga radzić sobie z tym stanem niewiedzy w sposób bezstresowy. Psychologicznie i pedagogicznie nie wolno się tym stanem niewiedzy stresować. Powinniśmy użyć naszej logiki, a jeżeli nie damy rady, zapytać kierowcę, gdzie proszę pana się tu kupuje bilet. Cytując innego wybitnego polskiego filozofa, Kazimierza Ajdukiewicza, też z połowy XX wieku, po co nam logika? Pisze Ajdukiewicz tak, kto jasno i konsekwentnie myśli, ściśle i z ładem się wyraża, kto poprawnie wnioskuje i uzasadnia swe twierdzenia, o tym mówimy, że myśli i mówi logicznie. Myśli, wyraża się, wnioskuje, uzasadnia. Myśli i mówi logicznie. Po co nam ta logika? Nie trzeba o tym przekonywać, jak ważną jest rzeczą posiadać umiejętność logicznego myślenia. Kto nie umie myśleć logicznie, ten narażony jest na każdym kroku na błąd. Narażony jest na to, że przewidywania jego nie będą zgadzały się z rzeczywistością, a wskutek tego w działaniu swym napotykać będzie na nieprzewidziane zapory, które uniemożliwią mu realizację zamierzeń. Proszę Państwa, ciąg niepowodzeń jest według Ajdukiewicza dowodem na nieumiejętność logicznego myślenia. A logiczne myślenie jest sukcesem, jest kluczem do sukcesu w życiu. Umiejętność logicznego myślenia to dla człowieka niezbędny warunek pomyślnej działalności praktycznej, uzyskiwania takich celów, jakie się założy. Zarys logiki, Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1960 rok. Bardzo, bardzo polecam tę pozycję. Logika jako współczesna konieczność, i tutaj jeszcze raz cytuję książkę włoskich autorów, pisze tak. Najważniejsze, pisze wybitna dydaktyk matematyki, pani Emma Castelnuovo. Uważa, że najważniejsze jest zachęcać uczniów do zadawania sobie pytań, popadania w błędy, aby później uświadomić sobie ten błąd, brać czynny udział w lekturze w formie jak najbardziej istotnej dla bezustannych poszukiwań. Przechodzenie przez błędy jest bardzo istotnym elementem nauczania. Dalej autorzy piszą, ucząc dzieci pływania, wrzucamy ponownie do wody, aż nauczą się pływać. Pisze, że czyniły to ludy pierwotne, ale szczerze mówiąc, nawet wilki, ucząc małe wilczki polowania, łapią zająca, trochę mu przetrącą nogę, a następnie zająca wypuszczają, tak aby mały wilczek uczył się na własnych błędach, jak się poluje na zająca. Przechodzenie przez błędy. Błędy są bardzo istotne po to, aby zdobyć umiejętność logicznego myślenia. Wykład szósty, logika jako współczesna konieczność. Wykład siódmy, matematyka jako nauka dydaktyczna. I tutaj zacytuję nie matematyka, tylko psychologa, humanistę, Jerome Brunera w Poszukiwaniu teorii nauczania, książka z 1966, wydana w Polsce w 1974. Pisze tak. Teoria nauczania stara się uwzględnić fakt, że program nauczania odzwierciedla nie tylko charakter samej wiedzy, ale również charakter tego, który wiedzę posiada i charakter procesu dochodzenia do wiedzy. Pisze tak, że system dziesiętny nie został nam zesłany przez jakiegoś boga matematyki. System dziesiętny używamy, dlatego że jest on niezwykle korzystny do wykonywania obliczeń. Niezwykle korzystny. Zapoznanie uczącego z poszczególnymi dziedzinami wiedzy nie powinno polegać na wbijaniu mu do głowy ich wyników. Proszę Państwa, nie jest to moje tłumaczenie, jest to tłumaczenie pod redakcją wybitnego polskiego pedagoga profesora Kruszewskiego. Napisane jest
nauczanie nie powinno polegać na wbijaniu do głowy wyników. Celem nie jest produkowanie małych, chodzących encyklopedii, ale doprowadzenie do tego, aby uczeń zaczął samodzielnie myśleć w sposób matematyczny. Celem szkoły nie jest produkowanie małych, chodzących encyklopedii, które odpowiedzą na każde pytanie. Na każde pytanie, proszę Państwa, odpowiada internet. Na każde pytanie odpowiada internet. Uczeń musi sobie w tym świecie radzić. Ma być kroczącym zdobywaczem wiedzy, a nie kroczącą encyklopedią. Musi samodzielnie myśleć, w tym przypadku w sposób matematyczny, ale w sposób humanistyczny jest równie ważny i wcale nie łatwiejszy niż sposób matematyczny. Wiedza humanistyczna cały czas przyrasta i coraz więcej należy wiedzieć i coraz trudniej sobie z tym wszystkim poradzić. Pisze dalej Brunner, poznanie nie jest procesem, a nie gotowym produktem. Jest procesem, a nie gotowym produktem. Bardzo ciekawa książka, włoska, Matematyka dla obywateli, La matematica per i cittadino. Ze wstępu cytuję Państwu parę zdań. Trudno zacząć prezentację książki, rozpoczynając od jej trudności. Trudności polegają na rozbieżności między programami, treściami, sposobami nauczania, a percepcją, czego należy nauczać. I dalej piszą tak. Również we Włoszech wreszcie wskaźniki programów i sposobów nauczania. Książka z 2005 roku chyba, zupełnie nowa, pisze z 2008 roku, pisze tak. Przesuwają się w tę stronę. Nauczanie matematyki w szczególności, uwaga, nie jest już zarezerwowane dla przyszłych klas rządzących, dla przyszłych nauczycieli, ale skierowane do młodzieży, która w czasie swego życia wykonywać będzie zupełnie inne zawody. Na przykład będzie brać kredyty hipoteczne. Musi młody człowiek umieć ocenić, jaki kredyt hipoteczny opłaca mu się wziąć. Musi umieć sobie to samemu w głowie oszacować. Musi umieć oszacować, czy ekspedient we Francji nie pomylił się na przykład o jedno zero na jego niekorzyść, dziesięciokrotnie. Matematycy są przekonani, że ich język, logika, ich instrumenty okazują się użyteczne również dla obywatela. Jest to trzecie słowo kluczowe, czyli dla osoby, która niekoniecznie będzie nauczycielem czy naukowcem. Matematyka służy w codziennym życiu, jest rodzajem umysłowego garnituru czy wyposażenia. Jest szóstym zmysłem, będąc kanałem komunikacji i interpretacji rzeczywistości. Matematyka nie jako straszak, nie jako katowanie młodych ludzi, ale jako sposób interpretacji rzeczywistości. Więcej przykładów będzie podane w siódmym wykładzie. No i język jako przejaw symbolicznego przetwarzania rzeczywistości. Tutaj dyskusja będzie między Jérôme Brunnerem, między Piagetem, wybitnym francuskim psychologiem rozwojowym, między Wygockim, wybitnym radzieckim psychologiem rozwojowym, a Noamem Chomskim, który uważał, że język jest rzeczą nabytą, jest rzeczą wrodzoną przez gatunek człowieka. Nie jest umiejętnością nabytą, konstruowaną, tak jak uważał to Piaget, ale umiejętnością nabytą. Rodzimy się i już mamy predyspozycję ku zdobywaniu języka. Pisze Noamie Chomsky, że człowiek zdobywa język, umiejętność posługiwania się językiem w wieku, w którym nie potrafi prawie, że jeszcze nic robić. Proszę Państwa, człowiek zdobywa umiejętność posługiwania się językiem, odpowiadania mniej więcej w wieku 18 miesięcy, trochę wcześniej, trochę później, ale w tym wieku wiele rzeczy potrafi robić. Obserwując wczoraj w pociągu dziecko półtoraroczne, potrafi odsłonić, zasłonić firankę, potrafi włączyć, wyłączyć światło, potrafi przesunąć, potrafi zrobić mnóstwo informacji. Umysł człowieka jest niezwykłą zagadką. Język jest jednym ze sposobów przekazywania bogactwa myśli na zewnątrz. Język jako przejaw indywidualności umysłu, wykład numer 8. Dyskusja bardzo ciekawa. Leibniz, wybitny fizyk, filozof, matematyk, powiedział, jest najlepszym odzwierciedleniem duszy człowieka. Spirito humano, esprit. L'esprit humain. Les langues sont le meilleur miroir de l'esprit
humain. Nie jestem specjalistą od francuskiego, trzeba by to przetłumaczyć na język polski. No i zasady dydaktyki kognitywistycznej, cytując Brunera, które już te słowa były już cytowane, wiedza nauczyciela nie jest jedynie wiedzą przedmiotową, ale również wiedzą, jak przedmiotu należy nauczać. Jest to koncepcja tak zwanej umiejętności wiedzy pedagogicznej, stara koncepcja, Lee Schumann, Harvard, 1987, która niestety nie przedarła się do dydaktyk. Nadal uczymy fizyki tak, jak tego by uczył Newton, a nie tak, jak tego moglibyśmy uczyć w XXI wieku. Dwa opracowania, które przygotowaliśmy w Zakładzie Dydaktyki i Fizyki, to jest fizyka współczesna i astrofizyka, była celowana do pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych, liceów i szkół zawodowych i toruński i mechanika. Obie prace nazywają się Toruński Poręcznik do Fizyki. Nie jest to błąd, jest to specjalnie nie podręcznik, bo słowo podręcznik oznaczałoby, że musielibyśmy uzgodnić treść z ministerstwami. Proszę Państwa, treści nauczania fizyki są takie, jaka jest fizyka. Budowanie fizyki odbywało się przez 3, a może i 5 tysięcy lat. Program nauczania fizyki można napisać w ciągu jednej nocy. Dlatego nasze książki nazywają się poręczniki. Coś, co dla ucznia jest poręczne. Obie prace rozprowadzamy w sposób bezpłatny dla zainteresowanych. Proszę kontaktować się z Zakładem Dydaktyki i Fizyki. O hiperkonstruktywizmie już Państwu mówiłem. Zasady hiperkonstruktywizmu są następujące. Wiadomości są powszechnie dostępne w internecie. Sumę wiedzy indywidualnej uczniów w klasie uważamy za dane wyjściowe, z których korzystamy. Nauczyciel przed lekcją musi zdefiniować w sposób ukryty cel poznawczy dla danej grupy wiekowej. Jeżeli nauczyciel przyjdzie do klasy i powie, dzisiaj będziemy uczyć się o kolorach, to jest czerwony, niebieski, zielony, nie będzie w tym żadnego odkrycia. Dzisiaj nauczyciel powie, a zastanówmy się, jakie kolory są w tęczy. Wymieńmy sobie, jakie kolory są w tęczy. W Polsce zazwyczaj uczniowie wymieniają 6 kolorów, dlatego że w języku polskim brakuje określenia na 2 kolory niebieskie. Niebieski kolor nieba u Włochów nazywa się azzurro, niebieski kolor morza u Włochów nazywa się blu, czyli niebieski w angielskim. Proszę Państwa, tutaj mamy interdyscyplinarność między humanistyką a nauczaniem fizyki. Nauczyciel definiuje, ale w sposób ukryty cel poznawczy dla danej grupy wiekowej. Cel poznawczy odpowiada na określoną kategorię pojęciową. Dla przedszkolaków kategorią pojęciową będą kolory. Dla studentów wyższej uczelni, dla studentów fizyki kategorią pojęciową będzie widmo dyspersji światła białego. Jest to samo, jest to tęcza, widmo dyspersji. Kategorię ten nauczyciel musi wywołać u odbiorcy. Uczniowie muszą zacząć zastanawiać się, jakie są kolory. W zależności od stanu wiedzy grupy odbiorców, nauczyciel konstruuje ścieżkę przejścia do celu. Narysujmy sobie kolory, wymieńmy. Albo użyjmy siatki dyfrakcyjnej i zmierzmy długości fali dla określonych kolorów. W zależności od stanu wiedzy buduje ścieżkę dojścia do celu. Opiera się zarówno na wiedzy dostępnej w grupie, jak i na doświadczeniach ad hoc. Potrzebne coś. Potrzebujemy wyjaśnić na przykład, w którą stronę kręci się kula ziemska. Kula ziemska kręci się w tę stronę, w jaką stronę kręci się cień patyka wbitego na biegunie. Cień patyka wbitego na bieguna kręci się jak? No kręci się tak jak wskazówki zegara. Proszę Państwa, mam pod ręką eksponat, który pokazuje, w którą stronę kręci się kula ziemska. Widziana z góry w odwrotną stronę niż wskazówki zegara. Czyli uczenie się jest aktywnym i zajmującym odkrywaniem. Dzieci oczekujące na wynik doświadczenia zbliżania się dwóch elektrycznych naładowanych kulek, one czekają na odpowiedź. Zostało postawione pytanie, co się stanie, jeżeli nacisnę na zapalacz do gazu, który powoduje przeskok takiej iskry, co się stanie?
kulki się zbliżą. Prawo Coulomba bez wprowadzania prawa Coulomba. Hiperkonstruktywizm, nadkonstruktywizm. Konstruujemy ścieżkę dojścia za każdym razem inną, za każdym razem z grupą właściwie, w sposób właściwy dla danego wieku. Hiperkonstruktywizm nazywam również przechodzeniem przez taflę jeziora po palach ukrytych pod tą taflą. Stajemy na określonym palu, rozglądamy się, gdzie jest następny. Kiedy stanęliśmy na dwóch nogach, czujemy się pewnie. Kiedy klasa doszła do konsensusu, kiedy wszyscy zrozumieli, że ciała bez działania siły poruszają się ruchem jednostajnym, kiedy doszliśmy do tego wniosku, robimy kolejny krok, tak, ale kiedy jest starcie, to tocząca się kulka po stole zatrzyma się. Najpierw uzyskujemy określony wynik, następnie patrzymy, gdzie tu postawić nogę, jakie następne pytanie uczniom zadać. Strategia druga, neorealizm. Cokolwiek możemy pokazać, należy pokazać. Elektron, rzecz niewyobrażalna, nazywa się w fizyce również cząstką lekką, czyli leptonem. Leptony, proszę Państwa, leptony to są eurocenty greckie. Piszę na nich po grecku lepton. W tej marynarce nie mam, ale zazwyczaj noszę w marynarce zawsze 2 eurocenty, centy greckie, mówiąc, że składamy się z miliarda miliardów elektronów. Wewnątrz mnie jest miliard miliardów elektronów, ale zawsze 2 dodatkowe dla pokazania mam tutaj. Po co to? Bo jeżeli zdefiniujemy elektron jako 1 eurocent, to wówczas ciężki proton w jądrze wodoru potrafimy pokazać za pomocą ciężkiego żelaznego klocka, w którym są z kolei 3 inne składniki, tak zwane kwarki, czerwony, zielony i niebieski, o określonych ładunkach i o określonych nazwach, ale których z tego klocka wyciągnąć nie możemy. Kwarków z protonu nie możemy wyizolować. Narysowanie kwarków jako piesków z ogonami pozwala nam zdefiniować nazwę, pozwala nam zdefiniować ładunek, pozwala nam zdefiniować kolor tych piesków. Proszę Państwa, nie jest to po prostu kropka, tak jak jest zazwyczaj w dydaktyce. Atom to kropka, elektron to kropka, kwark to kropka, a Ziemia widziana z kosmosu to też jest kropka i gdyby była kropką, to nie byłoby tego wykładu. Hiperkonstruktywizm ma bardzo również ważne odniesienia do pedagogiki, bo pozwala dzieciom, uczniom rozwinąć całe bogactwo zachowań, które uważamy za pożyteczne. Na przykład współpraca w grupie. W tej grupie 2 dziewczynki dyrygują pracą, ten chłopiec dostarcza baterię, a ten tylko mierzy. Jeszcze tutaj ktoś protokołuje. Podział ról w grupie odbywa się w sposób spontaniczny. Dzieci dostają jedynie przygotowaną sytuację badawczą. Stosik zużytych baterii elektrycznych i stosik i miernik elektryczny, plus kartka i długopis. Dlaczego tak? Dlatego, że wśród studentów na Wydziale Inżynierii na Uniwersytecie Włoskim, na którym przez wiele lat uczyłem, okazało się, że na drugim roku na 200 studentów w auli 2 potrafiło używać miernika elektrycznego. Nigdy nie widzieli miernika elektrycznego w życiu. Nie jest to żadna trudność, stąd wziął się warsztat, w którym dzieci uczą się obsługi elektryczności, a cały warsztat ma tytuł Pstryczek elektryczny. Korzystamy z kolei z polonistyki, korzystamy z wiersza Juliana Tuwima, korzystamy z jego zafascynowania na początku XX wieku tym, że naciskając na pstryczek pojawia się prąd. Pojawiają się w tym wierszu 2 słowa kluczowe dla nauczenia fizyki, przewodnik i prąd. Elektryczny, bystry prąd. Proszę Państwa, Tuwim, po co nam nauka fizyki? Tu jest pokazane, że w każdym procesie dydaktycznym uczeń musi dojść do skutku. Tak długo stoi ten uczeń i tak długo zastanawia się, co powiedzieć, aż wreszcie wydobędzie z siebie to, co w jego umyśle drzemie. Dlaczego? Dlatego, że kształtujemy osobowość tego dziecka, osobowość tego ucznia, która ma być zamknięta, samodzielna, osoba i która przede wszystkim musi być w życiu autonomiczna. Musi być tożsamością, musi być indywidualnością. To jest cel wszystkich działań dydaktycznych, niezależnie czy jest to matematyka, język polski czy fizyka. Dziecko, widzicie Państwo, absolutnie
zafascynowany zjeżdżającymi wózkami. Te wózki mają na celu pokazania, że ciała o różnej masie staczają się z tą samą prędkością, byśmy powiedzieli, powinniśmy powiedzieć, z tym samym przyspieszeniem. Jeden wózek cięższy, jeden lżejszy. Chłopiec tak długo próbuje, aż przekona się na własne oczy, własnymi rękoma, że wózek ciężki i lekki zjeżdżają z tą samą prędkością. Sytuacja badawcza, brak jakiegokolwiek zadanego pytania. Sytuacja badawcza. A problem postawi samo dziecko, critical thinking, następnie spuści dwa wózki, analityczne rozumowanie, a następnie problem rozwiąże, może nam jeszcze zapisać. Potrafi sobie poradzić z najbardziej wymagającymi zadaniami stawianymi przez wielkie międzynarodowe organizacje zajmujące się edukacją. Przykład spektroskopia, czyli nauka o duchach, zabawa w kolory z dziećmi, z dziewczynkami, zgadujemy, jaki jest kolor peruki, tunel dydaktyczny z górki na pazurki, wystawiany w różnych sytuacjach na festiwalach nauki. Problemem badawczym jest, dlaczego ciała spadają, bo działa na nie grawitacja, a dlaczego podskakują, zsuwają się, staczają, też grawitacja, to chyba nieco bardziej skomplikowane. Zadając w jakiejkolwiek grupie szkolnej, przedszkolnej, studentów, dorosłych, dlaczego ciała spadają, wszyscy odpowiadają, bo działa na nie grawitacja. Kolejne pytanie, hiperkonstruktywistyczne. No dobrze, a czym jest grawitacja? No grawitacja to przyciąganie ziemskie. A co to przyciąganie ziemskie? To grawitacja. Proszę Państwa, kręcimy się w kółko. Tautologia. Żadnej odpowiedzi nie daliśmy. Dając inną odpowiedź, ciała spadają dlatego, że dążą do środka Ziemi, a środek Ziemi jest naturalnym miejscem ciał ciężkich. Odpowiedź błędną, odpowiedź według Arystotelesa. Dając tę odpowiedź błędną, potrafimy skonstruować ścieżkę, która prowadzi do zrozumienia wielu zagadnień. Zagadnienia energii potencjalnej, kinetycznej, odbijania się, zachowania energii i tak dalej. Gdybyśmy zatrzymali się na definicji grawitacji, niczego nowego nie odkryjemy. Tylko przez popełnianie błędów możemy odkrywać bogactwo świata realnego. Fizyka i chemia, skąd się biorą kolory? Kolejne pytanie tautologiczne. Co to jest papierek lakmusowy? Papierek lakmusowy to jest papierek, który wskazuje pH. A co to jest pH? pH no to jest, czy jest coś kwasem albo zasadą. A dlaczego tak wskazuje? O, nie wiadomo. Czyli lakmus to jakaś nadzwyczajna substancja? Nie, lakmus to jakiś zwykły mech, który gdzieś tam rośnie. Wiele substancji organicznych zmienia kolory pod wpływem kwasów lub zasad i cała duża narracja wzięła się z zadania tego prostego pytania. Pytanie, jaki jest kształt Ziemi, prowadzi nas do wielu różnych problemów w zakresie fizyki i geografii, a tutaj mamy przykład interdyscyplinarnej geografii, geografia, historia, król Stanisław. Znowu sytuacja poznawcza. Polskie przysłowie mówi od sasa do lasa. A skąd ono się wzięło? Z elekcji króla Augusta, który wybrano sasa. A gdzie ten las? Gdzie on się pozbył? Kto to był? No to był Leszczyński, Stanisław Leszczyński, z Leszna zresztą, popierany przez Francuzów, który następnie wydał swoją córkę za króla Francji. A król Francji w zamian za to uczynił go księciem królestwa Lotaryngii. I w Nancy, stolicy tego księstwa Lotaryngii, wszystko się nazywa Stanisław. I biblioteka, i apteka, i kawiarnia, i główna droga, wszystko nazywa się Stanisław, bo był bardzo, bardzo szanowany, był znakomitym władcą oświeconym. Ciekawa wycieczka przez historię, bo Lotaryngia jest pomysłem z głębokiego średniowiecza aż do współczesności. Historia i geografia, interdyscyplinarność, odkrywamy nowe rzeczy. Zabawa z językiem polskim, korzystając ze Stanisława Lema, zadaję pytanie, pćmy i murkwie, czyli słowo i a myśl. Okazuje się, że w świecie zewnętrznym wiemy mnóstwo o świecie zewnętrznym, potrafimy badać promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie gamma, neutrony, neutrina, potrafimy widzieć mnóstwo różnych rzeczy.
ale koniec końców jest to tylko 4% świata, który fizycznie na pewno istnieje, a reszta nie mamy najmniejszego pomysłu. Pomysł miał Stanisław Lem, który w bajce Jak ocalał świat, jeden twórca robotów przekałmarzał się z drugim, jeden robot z drugim przekomarzał się, skonstruował maszynę, która robi wszystko na N i miał zrobić nicość i zaczął robić nicość i zniknęły pćmy i murkwie. I pisze na koniec bajki Stanisław Lem, pisze tak, i przez to nie ma tak pięknych obiektów na niebie jak pćmy i murkwie. Innymi słowy, te obiekty istnieją, ale my nie mamy dla nich nazwy, słowo, a myśl. Zabawa między fizyką a Stanisławem Lemem, który był twórcą nowej kultury. Nie tylko pisarzem, ale twórcą nowej kultury. Nauczanie nauki dla XXI wieku. No i wreszcie, proszę Państwa, literatura od pozycji podstawowych. Bronisław Siemieniecki, Piero Kryspiani, Nasze opracowania, Edgar Morin, La tête bien faite, Głowa dobrze zrobiona, Podręczniki nauk pokrewnych, Podstawy dydaktyki, pedagogiki, Kształcenie szkolne, dwie znakomite monografie, które wyszły ostatnio w zakresie pedagogiki i psychologii, będą podane na odpowiednich wykładach, Pozycje z nauk pokrewnych, literatura ogólnonauko-kulturowa, Arystoteles o duszy, retoryka, Aureliusz rozmyślania, Kartezjusz rozprawa o metodzie, Kant krytyka czystego rozumu, oczywiście nie całość, tylko wybrane fragmenty, które dotyczą sposobów poznania, filozofia, Ajdukiewicz, Tatarkiewicz, Tadeusz Kotarbiński, medytacji o życiu godziwym i tak dalej, i tak dalej. No i mnóstwo artykułów w polonistyce, w geografii w szkole, w chemii w szkole, w uranii, astronomii, wydawnictwa książkowe, które Państwu pokazywałem, Mały Astronom, ostatnia książka wydana przez Publikat, przewodnik po astronomii, przewodnik kroczący, interakcyjny po astronomii, krok po kroku, odkrywanie bogactwa świata dookoła nas. Nie powiedzenie od razu, Kopernik wykazał, że Ziemia krąży dookoła Słońca, bo wówczas koniec wykładu. Kroczenie, odkrywanie. Dydaktyka kognitywistyczna jest to przygoda w odkrywanie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na właściwe wykłady.